Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humory, a dzisiaj troszeczkę pogadam. Pogadam na temat mojej ostatniej reakcji i żeby nie było od razu nic z tej reakcji nie zmieniał, nie zmieniam, ani nie żałuję tego co powiedziałem, ale zauważyłem po komentarzach, że niektórzy źle mogli mnie zrozumieć, chyba że po prostu nie słuchali ze zrozumieniem, ale tak czy inaczej, dzisiaj powiem Wam mój punkt widzenia na film po prostu pana z kanału Naukowy Bełkot. Dla osób, które nie oglądały filmu z kanału Naukowy Bełkot, to od razu was informuję, o czym on był. Najprościej mówiąc, był o tym, że pan z kanału właśnie ma niesamowicie dużo rzekomo w sumie dla niego, ma bardzo dużo negatywnych komentarzy, które są dla niego bez sensu oraz musi się z nimi wykłócać. A następnie bardzo go to boli i drażni, że pod każdym filmem, nieważne w jakiej tematyce, ludzie mu ciągle zarzucają o jakichś szczepionkach, że reklamował na Covida i tak dalej, i tak dalej. Mało tego jest zdruzgotany tym, że YouTube mu nie pomaga ani dla twórców, którzy robią wartościowe treści, no bo on robi wartościowe treści i tu akurat mu pod żadnym pozorem nie chce uwłaczać. Więc tak naprawdę cały film to jest, są jego pretensje o to, że YouTube nic z tym nie robi. O to, że jest bardzo dużo hejtu w internecie i nikt, i nikt nic z tym nie robi. O to, że on cierpi, o to, że jego rodzina cierpi, chociaż tak naprawdę to czysto teoretycznie cierpi, bo na razie to się jeszcze nic nie wydarzyło i on po prostu sobie w głowie ustalił, że jego rodzina może przez to cierpieć. Tajbiście ogólnie. No i w sumie, w skrócie wielkim, to tyle. A teraz postaram się. Powiedzieć, co ja myślę na temat całego tego materiału, tak mniej więcej po kolei. Jeszcze taką małą wzmiankę dam, zanim zacznę już cały materiał, to nie jestem antyszczepionkowcem, bo mam takie komentarze oczywiście pod moją reakcją. Po prostu w momencie, w którym wyszła szczepionka na COVID, ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony i nadal jestem, i nie zaszczepiłem się, i to jest mój zasrany wybór. Więc możecie się jebać. A jeżeli chodzi o zwykłe szczepionki, jak najbardziej jestem za. I uważam, że ratują one miliony ludzi, więc nie jestem antyszczepionkowcem. Ja po prostu jestem anty-na covidowo szczepionkowo Szczepionkowcem? Szczepionkowcem? Może tak to nazwać? Widzieliście tytuł. I od tytułu zacznijmy, bo brzmi on Nie czuje się bezpiecznie na YouTubie. I tak jak wspomniałem w swojej reakcji, całkowicie nie rozumiem tego tytułu, z racji tego, że jak można nie czuć się bezpiecznie na YouTubie? To jest platforma, która pozwala udostępniać filmy, tworzone przez innych, bądź po prostu zwykłe. To platforma, na której możecie sobie komentować filmy. Więc w każdym dowolnym momencie możecie wyłączyć komentarze, jeżeli jesteście twórcami, w każdym możliwym momencie możecie wyłączyć YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. Więc pisanie, mówienie tego typu, że on się nie czuje bezpiecznie na YouTube'ie, jest dla mnie debilne. Nie wiem, co niektórzy mogą mi powiedzieć, że on nie czuje się bezpiecznie z racji tego, z, przez jego wizerunek, który jest szeroko znany w Polsce. On nie czuje się bezpiecznie w życiu. Problem jest taki, że on nie ma takich problemów. Przynajmniej nie z tego filmu. Nie powiedział ani słowa o czymś takim. On powiedział, że czysto teoretycznie mogłoby do czegoś dojść, po prostu w życiu realnym, ale póki co to jeszcze nie doszło. Więc czysto teoretycznie mogę wygrać w totka. Pierwszym powodem, dla którego on nie czuje się bezpiecznie na YouTube, no bo oczywiście jakieś powody musiał podać, żeby takie stwierdzenie dać. Jest to, że kiedyś jego konto zostało zhakowane i zostało przejęte, oczywiście, i na nim był live robiony o jakichś tam bitcoinach w zupełnie innym języku, co spowodowało to, że YouTube zdjął ten kanał. No i moim zdaniem bardzo dobrze, że kanał został zdjęty, z racji tego, że po pierwsze ktoś go przejął, mógł tam oszukiwać normalnie ludzi, no i YouTube się tym bardzo szybko zajął. A z, z kolei on powiedział: I został potraktowany jak przypadkowa osoba, która próbuje skamować ludzi. No to, to nie było coś, co budowało moje zaufanie, jeżeli chodzi o to, co, czego mogę oczekiwać ze strony platformy, na której sukces pracuję, pracując przy tym oczywiście na mój sukces, na sukces naukowego był Te słowa dla mnie po prostu nie mają sensu. Kanał został przejęty, schakowany, został zbanowany, tak, żeby nie oszukiwał ludzi, bo prawdopodobnie to właśnie mogło się wydarzyć po czym on miał prawo odzyskać te konto i je odzyskał. A on ma pretensje, że został potraktowany jak zwykła normalna osoba, bo jest zwykłą, normalną osobą, jak każdy, kto tworzy na platformie YouTube. I każdego bez wyjątku, nieważne, jakie ma zasięgi, powinno się banować w momencie, w którym może być coś na nim nielegalnego, ale później masz prawo, tak jak w jego wypadku, miał prawo do tego, żeby ten kanał odblokować. I żeby mu go zwrócili i to zrobili więc moim zdaniem YouTube zachował się fenomenalnie. Mało tego, on się bardzo dużo dzięki temu nauczył i po prostu poszerzył swoją działalność, żeby być zabezpieczonym finansowo, co jest fenomenalne i ja to widzę w taki sposób, że stała mu się krzywda, no bo stała mu się krzywda i tego nie neguję, ale ostatecznie wyszło wszystko dobrze i odzyskał od YouTuba swoje konto, plus jeszcze rozszerzył swoją działalność na inne działalności, żeby mieć zabezpieczoną swoją przyszłość i finanse. No to powinien się cieszyć, że do tego doszło, bo mogło dojść do zupełnie czego innego i znacznie gorszego, a tak nauczył się i jeszcze ma kawiarnię jakoś tam, w jakimś tam mieście. Drugim jego powodem jest ClickBait, że to jest jedyna broń na YouTubie, który, który, która po, pomaga tak naprawdę, aby Twoje filmy wybiły się na tle innych filmów i żeby ludzie je oglądali. I że to przeszkadza mu i że to ten. Nie ma to nic tak naprawdę do bezpieczeństwa, ale po prostu to jest jego wielkie niezadowolenie i to, że ludzie się czepiają go o clickbaity w komentarzach. Co jest też dla mnie troszeczkę debilne, no bo dlaczego on się przejmuje jakimiś komentarzami, które mówią mu, że ma clickbait w jakimś filmie, gdzie on doskonale wie, że tego clickbaitu nie ma. No bo wszystko, co dał w miniaturce oraz w opisie, jest zawarte w filmie, więc to nie jest clickbait. To, to, dlaczego on się tym przejmuje, takimi komentarzami, to jest tylko i wyłącznie w jego głowie, i ja nic na to nie mogę poradzić, i dlatego wydało mi się to debilne, i nadal wydaje mi się to debilne. Nie mówiąc o tym, że jeżeli świadomie robisz clickbait do swojego filmu, bo wiesz, że dzięki temu przyciągniesz innych ludzi, po czym dostajesz komentarz, że zrobiłeś clickbait, i ktoś ci to wytyka po prostu, i mówi: O, słabo zrobiłeś clickbait, bla bla bla, bla spodziewałem się czegoś innego po tobie takim no, chujem ty się w ogóle prójesz o to, że ktoś ci napisał prawdę, a jeżeli wiesz, że nie masz clickbaitu, a ktoś ci napisze, że clickbait masz, to nie ma się czym przejmować, no bo ty nie masz tego clickbaitu. Więc to jest dla mnie totalnie niezrozumiałe. Niezrozumiałe jest też fakt, że nie wszystkie komentarze, które on dał po prostu w swoim filmie, są jakkolwiek dla mnie hejtujące, jakkolwiek obraźliwe. Po prostu są wyrażeniem jakiejś opinii i tego, co ktoś myśli, i co jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, że nie każdy musi się z nami wszystkimi zgadzać. Tak jak wy ze mną, tak jak ja z wami, nie musimy się mu zgadzać. I ten pierwszy komentarz, który dał. Jest świetnym tego dowodem i żeby to bardziej Wam zobrazować, przeczytam go. Jakby komuś się nie chciało oglądać, zabił ich ołów, bo gotowali żarcie w puszkach, które zawierały ten pierwiastek od tyle. 17 minut, z czego 15 do wywalenia, bo temat jest typową ciekawostką i cały ten nomen omen, bełkot dookoła jest tak niesamowicie interesujący i przystępny, że zapomniałem go po paru godzinach. Ten kanał się wypalił. Od przynajmniej dwóch lat, a raczej dłużej. Materiały są przeraźliwie nudne, piszę to któryś raz, ale tym razem ostatni. Idę sobie. Byłem prawie od początku, ale już nie mam nadziei, że zdarzy się jakiś film, choć po części tak interesujący jak te początkowe. Wiem, że generalnie Dawid ma to gdzieś, bo liczby się zgadzają i co mu tam jedna subskrypcja mniej. Napisałem ten komentarz bardziej dla, sie dla siebie, bo czułem jakoś więź z tym kanałem i szkoda mi, że, że tak zjechał z poziomem. Dzięki za te lata. Cześć. No dla mnie to jest po prostu wyrażenie swojej opinii na temat danego filmu i każdy ma prawo do tego. Natomiast odpowiedź Dawida jest taka, że ten film miał być taki, jaki jest i że on jest z niego zadowolony. I hej, to jest świetne. Jesteś dumny i zadowolony ze swojej pracy i to jest super i to jest zajebiste. Ale nie każdy myśli tak jak ty. I pozwolenie. Po prostu na to, i raczej nie pozwolenie, a raczej uświadomienie sobie tego, że tak każdy ma prawo pomyśleć co, co chce, jest moim zdaniem obowiązką każdego, kto tworzy na YouTubie, bo on jest twórcą. Nie jest czymś takim jak ja, że nie tworzę swoich materiałów, tylko oglądam czyjeś, przez co jestem zwyczajnie, normalnie złodziejem jakby nie spojrzeć. I ja nie twierdzę, że gościu nie jest inteligentniejszy ode mnie, bo jest, jest bardziej wykształcony, robi świetny kanał, jest rozpoznawalny. Ale czy to go usprawiedliwia do tego, żeby ludzie nie mieli własnego zdania? Czy ten komentarz wydał wam się w jakikolwiek sposób hejtujący? Bo dla mnie nie. On wyraził swoją opinię i to, co ten gościu czuje, bądź gościówka. Nie wiem. Ale tak czy inaczej, ten komentarz jest moim zdaniem rewelacyjny i nie wiem, jak można pomyśleć, że jest to... Niedobry komentarz. Jego oczywiście bardzo dużym zarzutem do YouTube'a jest to, że na karcie czasu są jakieś bełkoty, a nie poważne i fajne filmy, które on na przykład tworzy. Ja, ej, ja nie przeczę, że on tworzy świetne materiały, bo to jest kanał naukowy i naprawdę można dużo się dowiedzieć i polecam każdemu sobie oglądać. Tylko chodzi o to, że to jest algorytm i YouTube tak działa i nic na to nie poradzimy. E, oczywiście on może ma prawo mieć takie zarzuty, ale moim zdaniem to nie jest powód do tego, żeby nie czuć się bezpiecznie na YouTubie. To jest raczej powód tego, że on mniej zarabia z YouTube'a, mimo wkładania ogromnej ilości pracy. I sam zresztą tak mówi. Więc e, to nie jest bezpieczeństwo, tylko raczej to, że ma żal do tego, że tak mało zarabia, mimo tego, że inni na przykład zarabiają dużo więcej, bądź tyle samo jak on, wkła e, gdzie wkładają dużo mniej pracy niż on. Ja uważam, że nie zmusisz ludzi do tego, żeby oglądali wartościowe treści, choćbym nie wiem jak tego chciał. Mnie również drażni to, że na przykład ludzie oglądają takie cloudy Fame MMA i tak dalej, gdzie promuje się totalnych patusów, że oglądają patostreamy, że oglądają jakieś debilne filmy, gdzie ludzie na przykład się po prostu zwyczajnie jakieś laseczki się wyginają i robią sobie skłon i to ma miliony wyświetleń. Nie unikniemy tego. Tego ludzie chcą, to tego chce masa i sobie to ogląda. Moim zdaniem każdy ma wybór, ale zauważ, że masz 700 tysięcy ludzi, którzy cię oglądają i świadomie wybierają Twój kanał, bo wiedzą, że mogą się czegoś z tego dowiedzieć. I powinien moim zdaniem być za to wdzięczny, a nie mieć jeszcze pretensje, że YouTube nie pozwala mu więcej zarabiać. No bo tak naprawdę o to wychodzi. Bo wydaje mi się, że o to chodzi, że go drażni to, że on pochłania mnóstwo czasu, pieniędzy. Poświęcenia w swoje filmy, a nie osiągają takich wyników jak inne, przez co on zarabia dużo mniej. to go drażni, to go boli. I, e, ja powiem to bez ogrudy, to ja mam to gdzieś, że go to drażni i boli, bo tak to działa i nic na to nie poradzimy. Czy chcemy, czy nie chcemy? Ludzie oglądają to, co, co chcą i moim zdaniem jak najbardziej, niech sobie to robią, nawet jeżeli to są debilizmy. Każdy ma wolną wolę. I przejdźmy do najważniejszego, który tak naprawdę najwięcej czasu poświęcił całemu temu swojemu filmowi na temat tego, że czuje się nękany w internecie. On się czuje nękany, bo dostaje komentarze pod swoimi filmami, które nie są przychylne do jego filmów. Jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, tak to wygląda. Albo go obrażają w tych, co. I też się zdarza oczywiście, bo nie mówię, że nie, że ktoś tam go na, mu, pisze mu, że ma krew na rękach, bo promował szczepionki i tak dalej, i tak dalej. O tych szczepionkach zaraz powiemy. No, ktoś mu takie coś pisze i on po prostu się tym przyjmuje. Ja nic na to nie poradzę, że on się tym przyjmuje. To nie jest moja broszka, że on się tym przyjmuje. Ja uważam, że to jest debilny powód, żeby czuć się nękany w YouTubie. Ogólnie na YouTubie. I że ktoś ci pisze komentarze. I teraz tak. Jeżeli mi powiecie, że on ma masę różnych nieprzychylnych komentarzy. Ludzie, on ma masę wyświetleń i ma masę pozytywnych, o wiele, o wiele większą liczbę ludzi pozytywnie komentujących jego filmy niż z tych negatywnych. To nie jest kwestia tego, że on ma same negatywne komentarze pod swoimi filmami, to jest kwestia tego, że on wybiera te negatywne, zachowuje je, robi screeny i po czym... Po czym sobie robi i jeszcze na nie odpowiada. Chuj wie dlaczego, jeżeli nie mają sensu te komentarze, on jeszcze na nie odpowiada. Czy to na Instagramie, czy ogólnie na YouTubie. Prawdopodobnie teraz przynajmniej odpowiedział. Nie wiem jak wcześniej, musiałbym zobaczyć resztę filmów. Ale wiem, że na Instagramie po prostu odpowiada na komentarze, bo wybiera te, czyli czyta jakiś tam negatywny komentarz, który dla niego nie ma najmniejszego sensu. Po czym robi sobie screena tego komentarzu, wstawia go na Instagrama i on próbuje na niego odpowiedzieć. I dyskutować z kimś. Kto w jego guście nie ma najmniejszego sensu i po prostu on się tym zadręcza. Ja? Czy ktoś widzi tu problem, czy tylko ja widzę tu problem? Dobra, zacznijmy od tego, że największą jego bolączką jest po prostu komentarze, które są negatywnie nastawione do niego z, ze względu na szczepienia. Czyli, że to, że on promował szczepionki na COVID, tak? On promował te szczepionki na Kawida z racji tego, że, jako że on jest naukowym człowiekiem, czyli bardziej wierzy w badania i tak dalej, co jest całkowicie zrozumiałe dla mnie, jak najbardziej, to on po prostu promował szczepionki na swoim kanale i nie brał za to żadnych pieniędzy. Ale ludzie zarzucają mu, że bierze za, że zabrał za to pieniądze i przez co ma krew na rękach i go to najwyraźniej bardzo mocno boli. Nie wiem dlaczego go to boli, bo jeżeli nie wziął żadnych pieniędzy po prostu za promowanie tych szczepionek, to wystarczyło dać sprostowanie jakiś jeden film, że słuchajcie, ja nie wziąłem żadnych pieniędzy za, za promowanie tych szczepionek, ja naprawdę jako człowiek nauki wierzę w działanie tych szczepionek, dlatego je promuję. Promuję je, bo w nie wierzę. Tyle w temacie. Jeżeli ktoś później dalej ci coś takiego pisze, no to się tym nie przejmujesz, bo nie ma sensu. Możesz go jedynie odesłać do swojego filmu, w którym informuje, że nie wziąłeś za to pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy wysyłają te wiadomości, że ma krew na rękach i tak dalej i tak dalej. Ja osobiście się nie zaszczepiłem na covid z racji tego, że ja po prostu w tamtym okresie czasu nie wierzyłem w te szczepionki. Nadal nie wierzę w te szczepionki. Po prostu one mają za mało lat, moim zdaniem, badań klinicznych, żeby po prostu były wypuszczone na rynek i one miały zaledwie kilka miesięcy, a one zostały wypuszczone na rynek. My dla mnie są niesprawdzonymi szczepionkami, ale ja jestem za ogólnie szczepionkami. On również jest za szczepionkami. Yy, i, więc przejmować się ludźmi, którzy są antyszczepionkawcami i piszą ci jakieś negatywne komentarze, jest idiotyzmem. Jeżeli on nie wziął za to pieniędzy, to nie rozumiem, dlaczego go bo boli to, że ludzie mu to piszą, że on wziął za to pieniądze. Przecież nie wyjaśnisz dziesiątkom ludzi, czy tam setkom, czy tysiącom ludzi tego, że ty nie wziąłeś za to pieniędzy, po prostu robisz o tym sprostowanie na jakimś filmie, dajmy na to i wystarczy. Jeżeli dalej coś takiego piszę, to nie ma sensu, dalej trwać dyskusja z nimi. A on się tym zadręcza, on sobie zachowuje te komentarze i on się dalej tym zadręcza i on sobie czyta te komentarze i on mówi Boże, przecież ja nie wziąłem pieniędzy i muszę napisać, odpisać temu człowiekowi. Przejmuje się każdą osobą po prostu na YouTubie, która dała mu komentarz. Jest to debilizm! Mając taką ilość subskrypcji, jest to totalny debilizm. Nie masz, nie masz tak naprawdę obowiązku tego, aby odpisywać każdej osobie na komentarze. Nieważne ile masz subskrypcji, ile masz komentarzy, ile, jakie masz wyświetlenia, i ile zarabiasz, nie masz takiego obowiązku. Jeżeli po prostu on się tym zadręcza, to jest tylko i wyłącznie jego problem, że on się tym zadręcza. Więc tak naprawdę cały jego film jest to tym, że on stworzył własne problemy. I o tym zaraz powiem. On przyjmuje się tym, że te negatywne komentarze mogą spowodować to, mogą, bo nie spowodowały jeszcze, tylko mogą spowodować to, że odbije się to na jego rodzinie. Wiecie, może też spaść meteoryt na naszą ziemię. Może też po prostu, może wyschnie. Może to wiele może. Gnębienie i robienie sobie jeszcze do tego w głowie różnych scenariuszy, jak to będzie cierpieć jego rodzina przez negatywne komentarze pod jego filmami. Jest co najmniej dla mnie śmieszne. Jest wręcz idiotyczne, jest debilne, jest kuriozalne. Jest to coś dla mnie kompletnie niezrozumiałego. Więc ja powiedziałem w swojej reakcji, że ten film cały jest żenujący, ponieważ on sam stworzy swoje problemy. On sam zapisuje komentarze negatywne, czyta je po kilka razy, po czym tworzy sobie różne scenariusze, jak to na nim, na niego się, na nim się odbije i na jego rodzinie. Czyż to jest idiotyczne. Jest takie pewne przysłowie, no bo ja powiedziałem na przykład w swojej reakcji, o ile dobrze pamiętam, że po prostu nie czytaj tych komentarzy, jeżeli one ci przeszkadzają, bądź je wyłącz. Na co dostałem też odpowiedź w komentarzu, że... Mm, że nieoglądanie, nieczytanie komentarzy nie jest rozwiązaniem problemu, że ludzie tego, że ludzie po prostu piszą mu takie okrutne i obrzydliwe rzeczy. No bo to są obrzydliwe rzeczy, jeżeli ktoś ci życzy śmierci i śmierci twojej rodziny. Oczywiście, że to są obrzydliwe i tego nie powinno mieć miejsca. Tylko problem jest taki, proszę państwa, że co jesteśmy w stanie, co jest bardziej prawdopodobne, prawdopodobne że zmienimy. Bardziej prawdopodobne jest to, że zmienicie dziesiątki, bądź setki, bądź tysiące ludzi, którzy go oglądają i dają mu negatywne komentarze, czy bardziej zmienicie to, żeby on przestał się u tym przejmować. Wydaje mi się, że on sam powinien popracować nad sobą i pójść do jakiegoś psychologa, który mu pomoże z tym przepracować, bo to nie jest żaden wstyd. Ja nie mam problemu i żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja nie powiedziałem, że ten materiał jest żałosny, bo on ma emocje i on się czuje źle i on cierpi. Bo każdy człowiek ma jakieś problemy i mniejsze bądź większe i każdy z nas cierpi w jakikolwiek sposób, e, czasami nam niewyobrażalny. Tylko dla mnie ten film jest żenujący i jest żałosny, ponieważ on sam stworzył dosłownie każdy problem. I on na niego cierpi i on cierpi z powodu tego. Nawet to, że po prostu nie musiał pokazywać swojej twarzy na YouTubie. Mógł tworzyć swoje filmy bez pokazywania twarzy, mimo tego on to pokazał, czyli teraz wszyscy wiedzą, jak on wygląda. Mógł tego nie robić. Każdy człowiek ma jakiś wybór w życiu. Nieważne co, zawsze coś musimy wybierać, tak? W momencie, w którym tworzysz coś na YouTube, musisz wybrać. I wybrać, na, dajmy na to pokazywanie twarzy. Czy chcesz pokazywać tej, tą twarz, czy nie chcesz pokazywać tej twarzy? Czy chcesz być rozpoznawalny, czy nie chcesz być rozpoznawalny? I w momencie, w którym wybierasz, że pokazujesz swoją twarz, możesz być rozpoznawalny, więc możesz się spodziewać tego, że kiedyś jakiś człowiek może cię zaczepić na ulicy i powiedzieć, ej, ja cię oglądam, super robisz filmy, albo ej, ja cię oglądam, robisz gówno. Musisz być tego świadomy. Jeżeli nie jesteś świadomy, no to już nie mój problem. Słuchajcie, to nie jest wina tego, że gościu ma totalne kompleksy na, ten, na swój temat, no bo na przykład to, że ma te blizny na twarzy, na których nawet nie zwróciłem uwagi na samym początku, ale wychodzi na to, że go to bardzo boli, czy ktoś mu wytknął w komentarzu blizny. Pokazując swoją twarz, wiedząc o tym, że masz jakieś blizny, musisz być świadomy tego, że ktoś może ci wytknąć to, że masz blizny. Zwyczajnie normalnie. I jasne, że to jest niepotrzebne. Jasne, że to jest wredne i, i, i kompletnie nie na miejscu, że ktoś ci wytyka coś, yy, dajmy na to, że masz krzywe zęby, masz biznes czy coś w tym stylu, że to jest debilny komentarz, że niepotrzebny i po co? Przecież on nie ma wyglądać, on ma tworzyć materiały jakieś, on tworzy jakieś materiały naukowe. Kogo obchodzi, jak on wygląda? No powiedz mi, kogo to obchodzi? To tak jak do piosenkarki powiesz, że jest brzydka, no i chuj, cię to obchodzi, przecież ona ma śpiewać, a nie wyglądać. I on o tym doskonale wie, ale wydaje mi się, że mimo to i tak on sam się tym zadręcza, bo go to boli, że ktoś mu to wytknął. Po czym on mówi i próbuje sam siebie i chyba swoich widzów przekonać do tego, że on robi zajebiste materiały i żebyście się odpierdolili. Stękając przez godzinę o tym, że ma negatywne komentarze mężczyźni mają prawo czuć, mężczyzna ma prawo płakać, ma prawo czuć się źle. Nie jesteśmy kurwa z kamienia i nie powinniśmy być z kamienia, chociaż próbują to ludzie wmówić, tak, że społeczeństwo mówi, że facet ma być twardy, zero emocji, nie, facet może cierpieć i facet ci cierpi. i nie powinniśmy tego trzymać po prostu w sobie, powinniśmy po prostu normalnie, zwyczajnie wyładowywać się na różne sposoby, bądź iść do psychologa, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z tymi problemami. Ja twierdzę, że ten film jest żałosny nie dlatego, że on ma emocje. Ja twierdzę, że ten film jest żałosny, bo on sam stworzył niemalże każdy problem, po czym on płacze o to, że on ma te problemy. Ja wiem, co mogą mi niektórzy powiedzieć: że przecież to nie jest jego wina, że ludzie są hamami. Jego winą jest to, że on to czyta, zapisuje, po czym na to od, próbuje odpowiedzieć, mimo tego, że to nie jest, że to nie ma najmniejszego sensu. Zamiast po prostu zwyczajnie olać albo zbanować cokolwiek innego. I teraz tak, jeszcze jedno. Jeżeli tworzysz film, który jest, który jest oparty na nauce, na faktach, i, i tak dalej, i tak dalej, i są komentarze, które mówią ci, że to jest błędne, tamto jest błędne, to jest błędne, tamto jest błędne, i ty czytasz sobie ten komentarz i mówisz, że przecież to jest głupota, i próbujesz temu członkowi coś przetłumaczyć, to nie ma sensu. Jakkolwiek byśmy na to spojrzeli, nie ma sensu. Dlaczego? Ponieważ później znajdzie się kolejna osoba, która, której będziesz musiał to wytłumaczyć. Bo tamtej już będziesz próbował to wytłumaczyć, tamta osoba i tak będzie miała Cię w dupie, ale Ty i tak będziesz się tym przejmował, że o jezu, muszę mu przecież wytłumaczyć. Zrobiłeś kurwa film. Tam wszystko wytłumaczyłeś. Więc sraż na to, co ludzie piszą Ci w komentarzach. Jakkolwiek byś na to nie spojrzał, tak to powinno być. Jeżeli czytasz jakiś negatywny komentarz, który jest kompletnie wyssany z dupy, to nie próbujesz na niego odpowiedzieć. Nie próbujesz wy, wyciągnąć tego człowieka z błędu. Twój film to robi. Po to go stworzyłeś, tak? Czy nie? Czy to ja mam złe myślenie? Czy po prostu, bo jeżeli ktoś mi próbuje powiedzieć, że teraz y, tworząc jakiś film, ty masz na każdy komentarz odpowiedzieć. Próbując wytłumaczyć człowiekowi i wyrwać go z błędu, mimo tego, że to twój film właśnie ma to zrobić. Po czym ty mu odpowiadasz i na przykład dajmy na to, wyrwałeś go z błędu, ale masz jeszcze setkę innych ludzi, którzy na przykład nie czytają tego komentarzu, na który odpowiedziałeś, i próbujesz kolejny raz. I potem ty się zagłębiasz jeszcze bardziej w te komentarze i sobie je zapisujesz, a potem je czytasz i próbujesz znowu z nimi konwersację nawiązać. To jest idiotyzm. Współczuję podejścia, taka próba. Nie zmienimy. Nigdy to raczej nie będzie realne, poza tym, że możemy, w, po prostu dajmy na to kraje, platformy wrzucą totalną cenzurę i nikt nie będzie mógł wyrażać siebie, i to nie będzie się odbijać tylko na tym, że nie będziemy mieli negatywnych komentarzy, ale też na tym, że po prostu indywidualność zdechnie, najprościej mówiąc, brzydko też mówiąc. Nie zmienimy ludzi, którym się nudzi i którzy po prostu obrażają innych do własnej zasranej satysfakcji. Nie zmienimy tego. Możemy jedynie zmienić to, jak postrzegamy to wszystko i jak reagujemy na to wszystko. W momencie, w którym ty, jako osoba, która czyta jakieś tam negatywne komentarze, przejmujesz się tym, zapisujesz je i, i, i utrwalasz sobie w głowie i zadręczasz się tym, mimo że masz tysiące innych pozytywnych komentarzy, którzy ci dziękują za Twoją pracę, to już jest tylko i wyłącznie Twój problem. Dzięki wielkie za oglądanie, za słuchanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i pamiętajcie, nawet negatywne komentarze, te które nas obrażają, wyzywają i tak dalej, podnoszą nam statystyki kanału.